Właściciel tej nieruchomości już od pewnego czasu bardzo chciał mieszkać w centrum miasta. Zdawał sobie jednak sprawę z tego, że mieszkanie odpowiadające jego możliwościom finansowym będzie wymagało remontu. Nieruchomość była podzielona na małe pomieszczenia, ciemna i zdecydowanie wymagała odświeżenia. Właściciel zwrócił się z prośbą do architekta o stworzenie otwartej przestrzeni, wykorzystanie otaczających widoków i wypełnienie mieszkania naturalnym światłem. Stan mieszkania sprzed rozpoczęcia prac można określić nawet mianem ruiny. Zarówno właściciel, jak i architekt musieli użyć dużo wyobraźni, aby dostrzec potencjał tego mieszkania. Po wejściu do mieszkania znajdujemy się w kuchni połączonej z jadalnią. Architekt zdecydował się na pozostawienie i wyeksponowanie kilku oryginalnych kamieni, które tworzą rustykalną atmosferę i obniżają nieco koszty wykończenia. Ponieważ przestrzeń pod dachem ma wysokość zaledwie 1,8 metra, co nie pozwala na komfortowe stanie, przeznaczono ją głównie na przestrzeń magazynową. Architekt optymalnie wykorzystał małą przestrzeń łazienki, w której zmieściła się nawet wanna umieszczona pod oknem. Pozostawiono oryginalne płytki podłogowe, które razem z wyeksponowaną ścianą z cegły nadały pomieszczeniu rustykalny charakter, który chcieli osiągnąć właściciele. Przestrzeń kuchenną zaprojektowano w taki sposób, aby była odpowiednio wysoka, a dzięki oknu dachowemu jest tu dużo światła i można efektywnie pozbyć się zapachów z gotowania. Również salon został doświetlony dzięki światłu ze strychu. Do istniejących już dwóch okien dachowych od strony północnej dodano jedno okno dachowe wychodzące na południe, które zapewnia dużo ciepła i światła przez cały dzień. Sypialnia została oddzielona od reszty pomieszczenia za pomocą szklanego ekranu w stylu industrialnym, który zapewnia intymność, a jednocześnie nie zaburza otwartej powierzchni mieszkania. Prace remontowe, wyburzenia, prace budowlane i wykończeniowe trwały łącznie 3 miesiące. Odnowiono 50 m2 dodatkowej powierzchni, budżet wyniósł 37 000 funtów.